Zbyszur Pański, magister Zarzycki. Ja za chwilkę siadam na rower i wracam do Staszowa, ale proszę Państwa, ja postanowiłem zmienić plany, bo ja mówiłem Państwu, że jutro z samego rana już lecę na policję, żeby zawiadomić o tej mowie nienawiści i groźby karalnej, która była w liście tego pana Dariusza K., tam gdzie on napisał, że ktoś tam planuje dobrać mi się do tyłka. A potem miałem lecieć od razu na Straż Miejską tutaj w Staszowie, żeby dali mi ochronę. Ale postanowiłem zmienić kolejność, proszę Państwa, bo to się nie tak robi. Jeżeli ktoś ma coś cennego, a może to stracić lub ktoś może to uszkodzić, to należy to ubezpieczyć. To jest pierwsza sprawa. Dlatego jutro polecę od razu gdzieś do PZU, albo ja nie wiem, jakaś tam Hestia, czy nie, jakieś są te... Tu są chmary, proszę Państwa, kurczę. Też się trzeba ubezpieczyć od nich. Więc pierwsza sprawa to będzie taka, o, teraz będzie lepiej mi widać, to polecę i ubezpieczę tą część, tylnią część ciała. Ja słyszałem, czytam takie artykuły kiedyś, jak byłem mały, że różne aktorki sobie ubezpieczają, tylko to raczej te górne części ciała tutaj, które tak się oddycha nimi. Nie pamiętam, nie wiem, nie jestem pewien, czy ubezpieczały sobie też te takie środkowe części ciała, ale no, to będzie jakiś być może precedens. Co prawda nie jestem przy forsie, więc zbyt dużo nie będę mógł wyłożyć na to ubezpieczenie. No, 5 zł to góra, proszę Państwa. Nie wiem, jak odszkodowanie dostanę wtedy, gdyby ewentualnie ktoś mi się dobrał do tyłka, ale ja myślę, że z 1000 zł przynajmniej coś powinno około tego być. Jeżeli Państwo znają jakąś dobrą ubezpieczalnię, która zajmuje się takimi tematami, ubezpieczeniami różnych części ciała, zwłaszcza tych dolno-tylnich, to proszę natychmiast mailować do mnie, dzwonić nawet o północy, nawet gołębia jakiegoś pocztowego wysłać, dlatego że sprawa jest naprawdę pilna. Jestem ciężko przestraszony i ta cenna część ciała jest zagrożona. Żegnam Państwa, wsiadam na rower i jadę, żeby ją chronić. O, tutaj coś z tyłu mnie chyba zachodzi, nie wiem, coś to było. Tak mi się, no, nie, może mam już, o, mamy, proszę Państwa, ze strachu. No, żegnam, do widzenia.